człowiek no, różni się od zwierzęcia tym, że jest osobą. Nie chcę tutaj rozwijać całego problemu personalizmu chrześcijańskiego, bo nie jest to miejsce. Chodzi nam o to, żeby omówić czy wskazać na te właściwości osoby ludzkiej, które będą miały znaczenie w rozważaniu życia seksualnego, działania seksualnego w osobie ludzkiej. No, trzeba oczywiście uwzględnić to, że człowiek jest tą rozumną, to znaczy się może dochodzić prawdy, może widzieć prawdę, bo to jest przedmiotem naszego rozumu, że człowiek jest wolny w swoim działaniu. I działanie seksualne powinno u człowieka, jeżeli ma być ludzkie, być i wolne, i rozumne. Nasz wykład stara się przybliżyć nam to, kim jest płeć w zakresie tej rozumności. Chodzi nam o to, żebyśmy rozumieli siebie jako mężczyzn, czy jako kobiety, żebyśmy rozumieli, co się w nas dokonuje, jeżeli chodzi o działania seksualne, o zaniechanie działań seksualnych. Więc prawo karne wskazuje nam, że człowiek w działaniu seksualnym jest wolny i jest za działanie seksualne odpowiedzialny. Nie wszystkie działania seksualne są przez prawo karne wskazane jako na przykład moralnie niedopuszczalne. Moralna niedopuszczalność nie jest przedmiotem prawa karnego. Niemniej jednak prawo karne zasadniczo zbudowane jest w jakiś sposób na zasadach moralnych. Jeżeli prawo karne zabrania kradzieży, zabrania zabójstwa, nakazuje uszanowanie dobrego imienia i tak dalej, to wskazuje to tylko na to, że prawo karne jakoś odnosi się, ma jakieś odniesienie do porządku moralnego. Teoretycy i życia społecznego, i moralności społecznej, i prawa karnego również wskazują na to, że powinna być równoległość pomiędzy prawem karnym a prawem moralnym. I wtedy prawo karne również oddziałuje wychowawczo na życie społeczne. Tu jest cała dyskusja prawna pomiędzy prawem naturalnym a prawem stanowionym. Nie chcę w to wchodzić, ale Państwo się będą spotykali nieustannie z takim przekonaniem, że to, co prawo dopuszcza, to jest moralnie dozwolone. To jest niedola, że prawo karne nie zawsze jest równoległe z prawem moralnym. Ważne by było, żeby było równoległe z prawem moralnym, wtedy działa wychowawczo. Dlaczego jest ważne rozważanie wolności świadomości w działaniu? Bo dotykamy tutaj problemu popędu seksualnego, czyli instynktu seksualnego. O instynkcie, to popędzie seksualnym ciągle mówi się. Natomiast sam robiłem badania w większych grupach, mając wykłady psychologii płciowości, na przykład dla nauczycieli na WOM-ach. Prosiłem o to, żeby mi słuchacze napisali, co rozumieją przez popęd seksualny. To samo możemy zrobić tutaj. Właśnie, co rozumiecie przez popęd seksualny. I okazuje się, że te definicje popędu seksualnego były bardzo różne. Począwszy od definicji o charakterze społecznym, takim, że popęd seksualny to jest taki popęd, który człowieka prowadzi do założenia rodziny. To,
to co wtedy zrobimy z homoseksualistami, co zrobimy z masturbacją i tak dalej, prawda? Nawet popęd seksualny to jest taki, który jest popędem zachowania gatunku. No, tak to chciał powiedzmy, prawda, Darwin. Dobrze, natomiast w ogóle nie rozumiemy, bo komu z ludzi działających seksualnie zależy na zachowaniu gatunku? Czy to jest w ogóle termin, czy to jest w ogóle coś, co wchodzi, taka, pewien pomysł jak gdyby, ale nie ma to odniesienia do rzeczywistości, tym bardziej, że ludzie nie chcą mieć dzieci w naszej tutaj cywilizacji europejskiej. Nie wszyscy, no, ale duża ilość. Więc znowu to nie tak. Dalej, popęd wyraźnie daje sugestię, że człowiek tym popędem nie steruje. Tymczasem no, w nauczaniu kościelnym jest to, że wszystkie nasze popędy powinny być sterowane przez rozum. Jak tu ma rozum sterować coś, co jest popędem? Popęd sugeruje, że w człowieku jest jakaś taka siła, niesterowalna siła, która go w pewnym sensie determinuje do działania. No, to u zwierząt coś takiego jest oczywiście, ale nie u człowieka. I dlatego trzeba raczej, ja nie będę się posługiwał w ogóle terminem popęd seksualny, bo on jest nieklarowny, niejasny. Ludzie nie wiedzą, co to znaczy. Natomiast trzeba się dla zrozumienia działania seksualnego, trzeba odnieść się do już dobrze zbadanej dziedziny psychofizjologii, tak to nazywamy. To znaczy, że człowiek jako żywa istota reaguje na bodźce. Reaguje na bodźce zewnętrzne. Nasze zmysły służą do tego, żeby łączyć człowieka ze środowiskiem i zresztą to jest istotą życia. Życie jest zawsze połączeniem danej istoty ze środowiskiem. Żywe łączenie ze środowiskiem. To, co nierazem w fizjologii mówi się, że życie przystosowuje się do środowiska, a człowiek jeszcze kształtuje środowisko. Tak albo inaczej, ale właściwością człowieka. I wobec tego tutaj mówienie o popędzie jest nie bezprzedmiotowe, bo nie wiemy, o czym mamy mówić. Natomiast wiemy, że człowiek reaguje na bodźce seksualne. Co to jest bodziec seksualny? Bodziec seksualny to jest taka rzeczywistość wpływająca na człowieka, która wywołuje w człowieku odruch gotowości do działania seksualnego. I to jest, pasuje to do zwierząt, do człowieka. Dla zwierzęcia jest to tylko płodność samicy praktycznie. Dla człowieka już to, co żeśmy powiedzieli, że człowieka od zwierzęcia, mianowicie, że człowiek niezdeterminowany płodność wiąże się w osobie ludzkiej z następującymi ważnymi skutkami. To, że życie seksualne nie jest popędem, tylko jest reakcją na pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest dla człowieka mnogość bodźców. Dla zwierzęcia bodźcem seksualnym tylko płodność samicy. Dla człowieka mnogość bodźców. I tu już badacze widzą, że dla człowieka wszystko w procesie wychowania może stać się bodźcem seksualnym. Może stać się bodźcem, czyli bodźcem powodującym pobudzenie seksualne, które wszyscy znamy, jak wygląda na pobudzenie seksualne. Może stać się bodźcem seksualnym przedmiot. Mówimy o fetyszyzmie. No, nieustannie są nam pokazywane na billboardach, na reklamach, na przykład bielizna.
przedmiot pokazywana jest dlatego, że ona budzi nie tylko zainteresowanie bielizną, ale zainteresowanie bielizną jest jak gdyby połączone, zespolone z działaniem seksualnym i wpływa to na to, że człowiek chętnie taką bieliznę kupi, która jest tam. Widzimy, to wyzyskują znawcy robiący na człowieku interes, wyzyskują tego rodzaju działania.